Cześć, nazywam się Aleksander Struś, a ty oglądasz Struś na talerzu. W dzisiejszym od kuchni pokażę wam, co fajnego można zrobić z białej rzodkiewki. Dzisiaj z białej rzodkwi zrobimy szybką kiszonkę. Bardzo fajny dodatek do kanapek. Myślę, że wam się spodoba i radzę wam wszystkim spróbować, bo to coś nowego, co niewielu z was próbowało pewnie. I tak, na początku musimy ją oczywiście obrać ze skóry. No i dzisiaj użyjemy około połówki, także to zostawiamy sobie na jakiś inny dzień. To przekrójmy jeszcze wzdłuż i teraz w cieniutkie plasterki, pół plasterki w zasadzie. Zobaczcie, jak ona fajnie wygląda w przekroju. No i tutaj jest dość ważne to, żeby właśnie pokroić ją w cieniutkie plasty, wtedy jakby cały proces kiszenia o wiele szybciej zajdzie. Do rzodkiewki jeszcze nawet nie pół, tylko dosłownie kawałeczek czerwonej cebuli, ale może być też biała. Ja dzisiaj używam czerwonej przede wszystkim dla koloru i też w cieniu tenkie piórka. Proponuję to pokroić. Odrobina chili. Mój telefon się aktywnił. Tak jak dochodzimy do pestek, to tyle wystarczy. I to też jest dla takiej fajnej pikantności, która w dzisiejszej kanapce będzie idealnie pasować. No ale też zobaczcie, dla koloru właśnie, dla tych aspektów wizualnych. Tego ze trzy oliwki. Ja mam oliwki z pestką, więc najpierw muszę je wydrylować. Obcinamy dookoła pestki, wtedy jest o wiele łatwiej. W takich kawałkach już oliwki mogą zostać. Odrobina natki pietruszki. Przede wszystkim dla koloru. Możecie też użyć tymianku, rozmarynu. Rozmaryn bardzo fajnie pasuje do tego. Świeży. A teraz zrobimy zalewę. Generalnie nie ma nic prostszego. Dwie łyżeczki białego cukru. I tak około dwóch łyżek, a nawet czterech łyżek octu. I w zasadzie nadaje się każdy ocet, z białego wina, z czerwonego wina. Jak używa, może nie ocet balsamiczny, bo on wtedy bardzo zabarwi tę nasz kisz jakby, naszą kiszonkę. Ale jak używacie octu spirytusowego, to dajcie go pół na pół z wodą, bo on ma bardzo ostry smak. No i musimy to wymieszać, żeby cukier się rozpuścił. Do tego trochę soli. Sól jest tutaj niezbędna, bo dzięki niej warzywa, czyli biała rzodkiew i cebula, puszczą wodę i to wszystko lepiej się połączy. Trochę pieprzu. Wsadzamy rzodkiewkę. Tej zalewy zawsze musi się wydawać, że jest trochę za dużo. Warzywa muszą być nią przykryte. I to niech teraz wszystko sobie poleży przez około 10 minut. I tyle w zupełności wystarczy. Okej, to się kisi, a w tym czasie co więcej o rzodkwi. Generalnie to warzywo pochodzi z Azji. Tam było na początku uprawiane, a do Europy trafiło przez Rzymian, sprowadzone. Tam gdzieś w XIII wieku w Niemczech jakieś pierwsze wzmianki w ogóle o tym, że istnieje biała rzodkiew, się pojawiły. Bardzo często jest mylona z rzepą, ale smakuje zupełnie inaczej. Co? Biała rzodkiewka smakuje w zasadzie tak jak ta czerwona, tylko jest biała. Może trochę nieatrakcyjna kolorystycznie, no bo ta skórka na czerwonej rzodkiewce, jak ją przetniemy, wygląda super, ale ona ma tą chrupkość i taką delikatną ostrość, która mi na przykład w rzodkiewce bardzo odpowiada. Co jeszcze? 20 kalorii w 100 gramach produktu, dużo witaminy B i C i dużo wapnia. Generalnie jest bardzo zdrowa, dobrze działa na nasz żołądek i jest jakby naturalnym sposobem na przeziębienia. Także polecam ją zimą, szczególnie bardzo dobra. To już leży tak około 5-10 minut i zobaczcie, jak rzodkiewka zmiękła. Ona ma jeszcze tą chrupkość, nie wiem, czy będzie słychać. O, pękła, delikatnie jest chrupka. Cebula też już jest bardzo elastyczna i miękka. Tak naprawdę im dłużej to leży, tym fajniej, tym lepszy produkt otrzymujecie. Ale takie 10 minut, jak na szybki dodatek do jedzenia, jest ekstra. Dobra, wyjmijmy kanapkę z piekarnika. Troszeczkę się przypiekło.
Trzeba po prostu uważać, jak się stawia kanapkę, a nie gadać o rzodkiewce. Teraz tak, dodajmy pietruszkę do środka. I zobaczcie, jak to ładnie wygląda już samo w sobie. Cudeńko. Łapiemy taką garść i odsączamy z nadmiaru tego octu. To jest bardzo ważne, bo inaczej cała kanapka utopi nam się w occie i nie będzie to smaczne. A to, co zostało na warzywkach, w zupełności wystarczy. Rozłóżmy to w miarę równomiernie. Okay, przykrywamy górną połówką. Pyszna kanapeczka jest gotowa. Zrobił się dookoła mały bałagan, ale to jest dobre samo w sobie. To jest też bardzo fajny dodatek do jakichś mięs. Myślę, że do wołowiny albo wieprzowiny bardzo fajnie by pasowało. Takie lekko pikantne od rzodkiewki i octu dodatek, sałatka, surówka. Tyle, pozostaje nam to teraz tylko spałaszować w ramach kolacji. Lajkujcie, subskrybujcie, wysyłajcie to swoim znajomym i do zobaczenia. Dobra, wyjmijmy kanapkę z piekarnika. O kurwa.